Jest z nami współwłaściciel Fight Exclusive Night, Paweł Jerzyk. Cześć, Pawle. Witam serdecznie. Jesteśmy po czwartym ważeniu, a przed czwartą galą. To powiedz, jak to tutaj przebiega względem poprzednich gal, które robiliście? Czy oceniasz, że wszystko jest tutaj ładnie dopięte na ostatni guzik przed jutrem? Wszystko idzie zgodnie z planem. Przy każdej gali jest nam łatwiej, nabieramy coraz większego doświadczenia. Wszystko już idzie szablonowo, także jest dobrze. Ale taki organizatorski stres na tej ostatniej prostej chyba ciągle wam towarzyszy. Oczywiście, stres zawsze jest, tego się nie da uniknąć. Zawsze jest dużo, dużo pracy, dużo obowiązków, jest troszeczkę nerwówka, jak to zwykle bywa, ale dajemy radę. No i to mamy kolejną galę z waszego cyklu. Już daliście się poznać jako gala organizująca Mix MMA i K1. Ale każda gala jest inna. Czego się spodziewasz po tej jutrzejszej? No, cały czas będziemy się trzymali tego, że łączymy MMA i K1. Jutro jest zapowiedziane w karcie głównej jest 5 pojedynków w formule MMA, 2 formule K1. No, czego można się spodziewać? Jak zwykle pełnej hali, dobrej widowni, walk na bardzo wysokim sportowym poziomie oraz super oprawy. W Japonii kiedyś robili takie myki, że na przykład jedna pierwsza runda w formule K1, druga runda w formule MMA. Wam gdzieś nie chodzi po głowie robienie takich już turbomiksów stylowych? Nie przesadzajmy. Aż tak mieszać nie będziemy. My po prostu chcemy zadowolić fanów sportu walki, którzy lubią i MMA i K1. Dlatego zawsze będzie troszkę walk MMA, będzie większość MMA, ale też będą towarzyszyły walki K1. Ale nie przesadzajmy, nie będziemy robili zmiany co rundę. Tutaj jeśli chodzi o ważenie, to taka jedna kontrowersja, czyli nieobecność Patryka Rogoza, który zbijając wagę miał z tym spore problemy i nie był nawet w stanie wyjść dzisiaj na ważenie. Powiedz, czy ten pojedynek Jacka Krefta z Patrykiem się jutro odbędzie? A jeśli się odbędzie, no to jak udało wam się wybrnąć z tej sytuacji, że zawodnik na ważeniu się nie stawił? No niestety, takie sytuacje się zdarzają. Był w saunie, zbijał wagę, zasłabł. Został odwieziony na pogotowie. Generalnie lekarze odradzali mu walkę. Podjął decyzję, że chce walczyć. Tuż przed odjechaniem na pogotowie ma zrobione zdjęcie z wagi, także zmieścił się w limicie wagowym, pokazał to zdjęcie swojemu rywalowi i zawodnicy dogadali się obaj, potwierdzili, że chcą walczyć pomimo tej takiej niecodziennej sytuacji, także do walki dojdzie. Jestem bardzo zadowolony, że obaj zawodnicy potrafili w sportowy sposób względem siebie się zachować pomimo przeciwności losu. Oczywiście taka kurtuazja by wymagała, żebyś powiedział, że wszystkie pojedynki zapowiadają się fantastycznie na jutro, natomiast powiedz tak osobiście, Która walka, po której walce ty sobie sam tak najwięcej oczekujesz i którą byś tak wytypował jako ta, w której będzie najwięcej fajerwerków jutro? No trudno powiedzieć, w której walce będzie najwięcej fajerwerków, bo z MMA to jest sport nieprzewidywalny. Niemniej jednak mi osobiście najbardziej emocjonuje starcie Dawida Mury z Michałem Wlazło. Jestem bardzo ciekaw tego pojedynku. Czekam z niecierpliwością na to starcie. Dwóch bardzo dobrych zawodników. Jeden jest z Trójmiasta, tak jak i ja. Z drugim się już zdążyłem zaprzyjaźnić, bo walczy podczas drugiej gali. Wiem, że też jest to Dawid Mura, twardy, ambitny zawodnik, więc ta walka naprawdę mnie emocjonuje i czekam na nią z niecierpliwością. A się wywołałeś to pytanie, bo Fight Exclusive się już trzema galami się zaznaczyliście, także nawet się mówiło o was wrocławska organizacja, natomiast ty jesteś tutaj stąd i przychodzisz. To dwuczęściowe pytanie, jak ważne jest dla ciebie to, że robisz galę na swoim podwórku, a dwa, czy Fight Exclusive Night właśnie będzie obierało więcej kierunków poza Wrocławiem i Trójmiastem, czy to jest tylko po prostu taki drugi kierunek, jednorazowy występ? Jak to wygląda, jeśli chodzi o waszą, że tak powiem, geografię planów? Nie, absolutnie to nie jest jednorazowy wyskok. Tak jak wcześniej wspominałem, my chcemy organizować galę na terenie całej Polski, a w przyszłości nawet i w Europie. Tak więc początek naszej drogi był tylko i wyłącznie we Wrocławiu. Tam żeśmy rozpoczęli naszą działalność. Teraz rozpoczynamy dalsze losy na naszej federacji. Rozpoczynamy ekspansję w Polskę. Także kolejnym tutaj przystankiem jest Sopot. Do tego Sopotu będziemy co roku wracać. Niemniej jednak będziemy kontynuowali organizację gal w innych miastach również. No to jeszcze ta druga część pytania, czyli czy jest dodatkowy poziom ekscytacji, że robisz galę tak naprawdę w miejscu, w którym wyrosłeś? No bardzo się cieszę, naprawdę. To są moje rodzinne strony, będzie bardzo dużo moich znajomych, którzy już od dłuższego czasu wiedzą, że zająłem się organizacją galę MMA i są też bardzo szczęśliwi, że robię coś tutaj w swoim rodzinnym mieście. Także jest to dla mnie dodatkowa motywacja, żeby ta gala jeszcze lepiej wyglądała i żeby kibice wyszli z niej jeszcze bardziej zadowoleni. Jakie plany Fight Exclusive Night na, że tak powiem, no już mamy drugą połowę roku, ale że tak powiem na powakacyjną część, czyli ten ostatni kwartał, czy to jest ostatnia gala w tym roku, czy jeszcze Fight Exclusive Night dał sobie znać w 2014? Nie, absolutnie nie, to nie jest ostatnia gala, będzie jeszcze jedna gala prawdopodobnie w listopadzie, niemniej jednak nie podam jeszcze konkretnej lokalizacji, mamy 3 opcje, nad którymi się zastanawiamy i w najbliższym czasie podamy konkretne miejsce i termin. No, tych organizacji w Polsce jest naprawdę mnóstwo i bardzo ciasno się robi, zwłaszcza teraz
jak liczyłem niedawno, bo tą galą tak naprawdę otwieramy ten sezon, który potrwa do grudnia, to jak liczyłem, no to tak mocno obsadzonego półrocza, jak to, które się teraz zapowiada, jeszcze w historii chyba nie mieliśmy. I powiedz, czy wy odczuwacie jako organizatorzy ten ścisk i tą rywalizację różnych organizacji, czy nie oglądacie się na innych i po prostu robicie swoje, liczycie, że obronicie sami? W ogóle jak oceniasz to, co się dzieje na polskiej scenie MMA? Generalnie my przede wszystkim skupiamy się na sobie, nie oglądamy się za bardzo na innych. Niemniej jednak bardzo się cieszę, że w Polsce powstaje tyle organizacji, bo to ogólnie przyczyni się do rozwoju popularności MMA w naszym kraju. Coraz więcej ludzi będzie siłą rzeczy przychodzić na te gale, coraz więcej ludzi będzie interesować się tym sportem. A wiadomo, że fani, tacy najgoręci, którzy się już zaszczepią MMA, pozostaną przy tych najlepszych organizacjach, a my tutaj aplikujemy do grona najlepszych organizacji w kraju. Dobrze, no to nie zatrzymujcie, tak, na pewno masz jeszcze całe mnóstwo roboty przed jutrzejszą galą. Tak więc dziękuję Ci serdecznie za wywiad, no i życzę, żeby jutro wszystko było na ostatni guzik dopięty. Dziękuję również serdecznie, pozdrawiam fanów sportów walki w całym kraju. Dzięki.